Czy już macie ustalone, jaki jest wasz stosunek do sztuki? Czy ona jest ważna, czy nieważna? Możecie ustosunkować się też do instytucji związanych ze sztuką, jak muzeum, czy miejsc, galerii, gdzie się spotyka. Potem jak już wspólnie ustalicie, co myślicie na ten temat, czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna i tak dalej, to to, co myślicie, macie przekuć na formę, czyli po prostu za pomocą tego sznurka przedstawić. Teraz w tych grupach widzicie, tu są, jest sznurek. Na końcu tego sznurka czeka was zadanie. Znaczy, ja tego nie pamiętam, ale ty możesz powiedzieć. Sztuka? Muzeum. Sięga. Idę sięga. Jeszcze tam jest taki większy, taki sznur bardziej, ale... Dobra. No, a możemy na przykład taki warkocze jakby zrobić? Czy nie? Zrezygnowałcie z pomysłu kokardek? Tak. No jednak tak. I co będzie teraz? To w sumie wszystko. Ładne. Nie wiem, bo to fajnie, tak tutaj chodziło, to myślałam, że szybciej to trzeba się pytało, czy skończyło. Kurczę, ale wy tutaj dziewczyny fajnie ciągnęłyście tą drugą pracę, no, do siebie. A co było inspiracją do tej twarzy, bo co nam twarz przypomina? Właśnie takie twarze, po której się chodziło w Muzeum Judaizmu w Berlinie, które właśnie po, jak się po nich chodziło, to wydawały charakterystyczny dźwięk, który symbolizował krzyk Żydów zabijanych przez Niemców. Mogę o to zahaczyć? Bo był tu o górę już nie zahaczać. Ej, bo tu jest jeszcze jedno. Jak już wiemy, przypadki w sztuce są dobre, żądane. Tak. W przypadku może wyjść coś fajnego. Może was do czegoś zainspiruje ten kłębek też. To może być problem do rozwiązania. Trzymaj tu. Nie wiem, na to nie myślałam. A jeszcze nie powiedziałyście o kłębku, bo to było ważne. On ma też symbolizować takie coś, że jakby to może być takie jakby utrudnienie w rozwiązaniu tej sztuki, ale potem jakby się to nadal rozwiązuje. Tak, tak właśnie. Dziewczyny, tutaj fajnie wybrałyście te drzewa, bo teraz zwróciłam uwagę na to, że one nie są proste, tylko też są takie diagonalne i to też jeszcze podkreśla to, że jest taki niepokój w tym wszystkim. Ludzie to są te tasiemki. I są po części wolni, czyli mogą się poruszać, ale uzależnieni od czegoś, czyli to są te liny tutaj. A jakby zawsze jest ktoś, kto nimi zarządza w pewien sposób, czyli tamte liny dwie, które też ich podtrzymują. Co było waszą inspiracją? Jakby to na pole sztuki przekuć jeszcze? Na początku my wybraliśmy, w ogóle zaczęliśmy tą kartkę robić z tym, z dziełem z browaru, tą twarzą. I na początku chciałyśmy zrobić jakby odzerowanie tego, że jak ta twarz jest taka czarna, jakby można powiedzieć smutna, to chcieliśmy odzerowanie, jakby odbicie tego. Czyli co, a później podeszliśmy na pomysł, że może być, mogą być to ludzie, którzy mogą jakby dokonują własnych wyborów, ale zawsze jest ktoś, kto nimi kieruje. Wybrałyśmy jednak, że ciało, ten połów jest większy od głowy. I przez to wstępuje, że sztuka jest zmienna. Chciałyśmy w sumie pokazać, że no, sztuka nie zawsze jest taka jakby piękna i że właśnie można ją wyrazić, jakby, znaczy można ją zinterpretować w wiele sposobów, ponieważ na przykład nasza koleżanka myślała, że to symbolizuje coś innego i no.
Czyli sztuka może mówić o wielu problemach, też tak. Także o bólu, strachu, lęku. Joanna Grochulska, 5 rok edukacji artystycznej Poznań, Uniwersytet Artystyczny. Karolina Nikowska, Uniwersytet Artystyczny. Zuzanna Barszczak, również Uniwersytet Artystyczny. Warsztaty polegają przede wszystkim na tym, żeby ich uczestnicy mogli wyrazić swój stosunek do sztuki. Na początku oni szukają takich ukrytych zadań w różnych miejscach parku i odpowiadają na pytanie, czym jest dla nich sztuka, czy uważają, że jest potrzebna, jakie ma znaczenie, jak wyglądały ich kontakty ze sztuką, a potem przekuwają te swoje doświadczenia i poglądy na formę. I tytuł warsztatu to Rozwiń się. W związku z tym oni rozwijają to swoje doświadczenie sztuki za pomocą tego sznurka i wychodzą bardzo w przestrzeń z tymi instalacjami, jak zresztą widać. Więc jest to zarówno takie doświadczenie, które polega na ich własnej refleksji, ale też na takim bezpośrednim doświadczeniu twórczym. Wydaje mi się, że takim cennym doświadczeniem jest patrzeć na to, jak nagle, kiedy oni dostają te sznurki i zaczynają się nad tym zastanawiać, to tak naprawdę stają się tymi twórcami. Oni rozważają kompozycję, kolor, zastanawiają się nad takimi aspektami, nad którymi zastanawiają się artyści, kiedy tworzą i no po prostu to jest świetne, że możemy im w tym towarzyszyć.